tym te książki. I nawet właśnie w ostatniej książce Bajki Filozoficznego Wiecie mogę stosić po pierwsze i właśnie o wrotach szczęścia, to o czym panie przed chwilą rozmawiały na poziomie psychologii, czyli na poziomie filozofii wytłumaczone, gdzie zostaje w opowieści, zostaje matka, zostaje młodą wdową z ogromnym spadkiem, z ogromnymi pieniędzmi i tak bardzo chce, żeby jej dziecko było szczęśliwe, że kupuje mu praktycznie wszystko, że mu przychyla niebo. Drodzy Państwo, Radio Maryja Trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości Roberta Telusa. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. I to dziecko musi pójść do państwowej szkoły, gdzie dzieci go poniżają. Gdzie się panie pośle, ataki PSL-u wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość. Ponoć Prawo i Sprawiedliwość chce odebrać rolnikom wcześniejsze emerytury, a natomiast PSL chce walczyć o ich prawa. Rzeczywistości, kiedy matka zaczęła się realizować, no tak, no to jest hipokryzja. Potrzeba autentyczności, to jest bardzo dobra zasada, potrzeba bliskości, rozmowy, mówienia o niektórych rzeczy tak wprost. To jest fala, nawet myślę, że poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, oczywiście w tym poczuciu bycia kochanym, ale też tutaj nawiązując do reportażu, który był na początku, ja się bardzo zgadzam z tym, co buduje to poczucie bezpieczeństwa, właśnie jasne, wyznaczone granice, jasne konsekwencje działań, spójność w działaniu obu rodziców. To takie podstawy, bardzo często trudne w życiu do osiągnięcia, ale naprawdę dające poczucie bezpieczeństwa dziecku. Często rodzice mają takie mylne przekonanie, że skoro dziecko bardzo, bardzo mocno chce coś osiągnąć po swojemu, to właśnie jak mu się to da, to wtedy poczuje się bezpieczne. A niestety prawda jest zupełnie odwrotna. To znaczy, jeżeli w większej sferze damy dziecku taką pole do decyzyjności, tym większą odpowiedzialność zrzucamy na dziecko i tym, w tym momencie im mniejszy jest ruch, tym bardziej się gubi, tym mniejsze jest jego poczucie bezpieczeństwa. Więc jakby takie jasne wyznaczanie sfer, w których decyduje rodzic, a w których może decydować dziecko, i trzymanie się tego jest bardzo ważne. Kiedyś mówiono o bezstresowym wychowaniu, które zapewni dziecku szczęście i taki rozwój bez żadnych złych emocji. I w pewnym momencie zdecydowano się od tego odejść. Nicza informacja dotycząca również i tego, że to mocą właśnie decyzji podjętej przez Platformę Obywatelską i PSL ten wiek emerytalny został wygaszony dla rolników od 2017 roku. No i teraz PSL staje się rzekomym rzecznikiem środowiska rolników. No to jest totalna aberracja. Sobie w wielu innych sytuacjach. Nie możemy od tego uciekać. No a co w sytuacjach, kiedy nie możemy też uciekać od tych złych emocji, kiedy się już nie da wytrzymać. Pani praca jest związana z dziećmi, ale też są panie mamami prywatnie i na pewno zdarzają się takie sytuacje, kiedy człowiek po prostu nie może wytrzymać, albo kiedy mówi coś, czego potem żałuje, jak sobie radzić w takiej sytuacji. Trzeba się z tym trochę pogodzić, że jest się tylko człowiekiem i czasem się usłyszy z tego siedzenia to, co się powiedziało wcześniej, że kierowcy, który zajechał na drogę, niestety trzeba schylić głowę i pomyśleć sobie, następnym razem postaram się tak mówić. No ale jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy. Według zapowiedzi Kosiniaka-Kamysza jego partia zaczyna zbierać podpisy pod obywatelskim projektem mającym przywrócić ten wiek emerytalny dla rolników wymiarze 55 lat, dla kobiet 60, dla mężczyzn po przeprasowaniu 30 lat i odprowadzaniu także składek emerytalno-rentowych. Ale no właśnie, no to ten zasadniczy moment, o którym rozmawialiśmy, no to przecież Platforma Obywatelska z PSL-em doprowadziła do tego, że te wszystkie świadczenia zostały poddane gruntownej rewizji, no i de facto upadły. Tak, robimy dobrze. No, trzeba powiedzieć, że to myślę, że jeżeli podniesiemy głos na dziecko, a później je przeprosimy, że byliśmy zdenerwowani, to na pewno nic nie stanie. Co zrobić, jeżeli nie chcemy jednak dopuszczać? W takiej ostatniej chwili można jakoś zadomować nad emocjami. Myślę, że można, na pewno można, aczkolwiek jest to trudne. Pewnie jest to też kwestia treningu. Mogę powiedzieć, co mi pomaga. Co polecam też często, rodzice mają mnie jako mamie. Bardzo skuteczne w takich sytuacjach są tak naprawdę nie takie techniki oddechowe, czyli po prostu jest kilka głębokich oddechów. Można to zrobić, to bardzo obrazowo pokazując, co wymaga takich
wszystkich najbliższych, najważniejszych rozwiązań, które powinny być na wyciągnięcie dłoni każdego polskiego rolnika. Myślę, że będziemy mieć problemy polskiego rolnika, nie daje rady inaczej. W zależności od tego, jak wysokie jest napięcie, ale moi dzieci wiedzą, że jeżeli mama zaczyna mówić na głos, to myślę, że to już jest naprawdę koniec możliwości. Ostatecznie też myślę, że jeżeli ktoś właśnie nie chce wybuchnąć, jeżeli tylko mamy taką możliwość, warto jest po prostu wyjść z danego pomieszczenia, dać sobie chwilę czasu po prostu, bo ten czas na pewno też nam pomaga. I tylko to, co musimy powiedzieć, to powiedzieć dziecku, co robimy, właśnie dlaczego, czyli właśnie z powiedzenia o swoich emocjach. Wiesz co, jestem teraz strasznie na ciebie zdenerwowany i nie chcę dalej montować tej dyskusji, tej rozmowy. Muszę, potrzebuję chwilę czasu. Tak, czy potrzebuję wyjść i po prostu chwilę odosobnienia. Jeżeli jest partner, to można poprosić o zmianę. Ja też zawsze mówię, że fajnie jest, jeżeli można powiedzieć, mieć taki układ, jakby z partnerem mówić, kochanie, teraz ja nie daję rady, proszę zmień mnie. To też zawsze pomaga, jak wchodzi świeża krew i jakby zupełnie inaczej podchodzi do sprawy. Ale też no nie zawsze mamy taką możliwość. A praca z dziećmi w dodatku, które mają swoje problemy. Bo też pani pracuje w ośrodku terapeutycznym, gdzie pomaga się dzieciom też, które mają autyzm, które mają problemy z komunikowaniem się, z komunikowaniem emocji. Czy da się to jakoś przełożyć, pracę zawodową z dziećmi na pracę potem z własnymi dziećmi w domu? Tak naprawdę jeden do jednego nie, bo są to zupełnie inne emocje, jak wchodzi w własne dziecko. Natomiast na pewno większa świadomość zachowań dzieci, przyczyn ich zachowań, albo też większa świadomość własnych błędów, co nie wiem, czy pomaga, czy czasem bardziej udręcza, jak doskonale wiemy, gdzie zawinęliśmy i jak inaczej moglibyśmy się zachować, żeby ten, na przykład tą kłótnię bądź ten konflikt załatwić w inny sposób. Czyli wtedy przychodzi jakieś poczucie winy pewnie jeszcze. Większa świadomość, większe poczucie winy. Oczywiście. To jest złota rada na koniec w takim razie. Krótka piłusz, bo za chwilę musimy kończyć naszą rozmowę. Chyba nie ma złotej rady, bo powołanie to jest ciągłość. Rolnik mógł sprzedawać detalicznie, mógł sprzedawać przetworzone produkty. Myślę, że to na pewno krok do przodu, panie pośle, sprzedaż detaliczna polskiego rolnika. Oto polski rolnik zabiegał przez wiele lat. Niestety jakiś skostniały system polskiego państwa nie doprowadzał do tego i nie stwarzał właściwych możliwości, a to jest przecież ogromna szansa także dotycząca rozwoju tych małych rolniczych gospodarstw i przedsiębiorstw. Tak jest. Bardzo często się mówi o tym, że my jako Polacy naszą słabością jest ta też pewnie szukać różnych dobrych rad, na przykład mądrych książek, do których można sięgnąć, zapraszać rozmów z dziećmi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi były dzisiaj Maja Szymor, psycholog i wnet założyciele ośrodka terapeutycznego Przystań Szkraba i Anna Łukasik z wydawnictwa Mohomora. Dziękuję. Jaki powinien być prawidłowy poziom cukru krwi, kiedy mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym? Dlaczego właściwa dieta i aktywność fizyczna są tak ważne dla zdrowia? Mamy także możliwość, panie pośle, stworzenia także możliwości oznakowania polskich produktów, między innymi rolnych, że to będzie polski produkt. No właśnie, ja bym chciał powiedzieć, że ta marka, jeżeli ma siłę, to teraz potrzeba jest ta ustawa też, żeby Polskie Radio 24. To jest polski produkt, to jest dobry produkt. I wtedy na tym my będziemy w Unii Europejskiej konkurencyjni. Ja tak naprawdę myślę, że Unia Europejska boi się Ukrainy Polskiej, dlatego że może nie produkujemy dużo, ale produkujemy dobrze i zdrowo. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dziękuję za te informacje dotyczące także tych przekłamań, które stosuje w polityce medialnej Polskie Stronnictwo Ludowe. No przecież nie po raz pierwszy, prawda? Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, że mogłem wyjaśnić słuchaczom właśnie tę sprawę emerytur, bo bardzo często politycy Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy w Aktualności Agnia z panem posłem Robertem Telusem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. To rekord rozgrywek pod względem liczby broni w jednym spotkaniu.
Jarosław Lawrowicz, pomocnik ministrów Polski i Rano, że mimo wysokiej porażki Legia zaprezentowała się z dobrej strony. Na co wyczyścić i czeka nasz mecz teraz w niedzielę. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus nadzieję, i Maryja zawsze że zrealizujemy, bo nie ma pokania. My Śląs Ojczyzna, mówić będzie pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński. I na pewno nam to pomoże, żeby Sporting zagrał dobre spotkanie. W drugim spotkaniu tej grupy Sporting Lizbona przegrał z Realem Madryt 1-2. Nie tylko ten, kto mieszka w mieście, czy miasteczku, ale również na wiosce. Zajmie trzecie miejsce w grupie. Wytwory kultury są wszędzie. Europy. Domy, samoloty, samochody, komórki, komputery. Wszystko to jest wytworzone przez człowieka. Można by się spodziewać, że to dobrze, że mamy tyle różnych wymyślnych urządzeń, które ułatwiają nam życie. A jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Natrafiłem niedawno na ciekawą wypowiedź księdza profesora Wincentego Granata, który był w latach 60. w drugiej połowie był rektorem KUL. I na inauguracji roku akademickiego 1966 zauważył ciekawą rzecz, mianowicie człowiek, będąc jedynie konsumentem kultury, staje się istotą nieprawalną. Ktoś by powiedział zaraz, jak to korzysta z dóbr kultury i jest niekulturalny, jak to możliwe. No właśnie, jest to możliwe i to jest problem naszych czasów. Chodzi mianowicie o to, że co innego jest tworzyć pewne dobra kulturowe, a co innego z nich korzystać. Po to, żeby zbudować samochód wysokiej klasy, trzeba naprawdę więcej wysiłku i pomysłowości niż zarobić na ten samochód, kupić samochód i nim jeździć. Łatwiej jest kupić bilet za kilka złotych, pójść do muzeum po to, żeby obejrzeć obrazy, że projekt które są ustawy zostanie wycofany z parlamentu i ponownie przeanalizowany. Tłumaczył, że celem ustawy była poprawa sytuacji mężczyzn, którzy zostali uwięzieni za nadużycia seksualne wobec kobiet w wieku poniżej 18 lat, a mają z nimi religijny ślub. Podkreślił, że ci mężczyźni w wielu przypadkach nie znali prawa zakazującego kontaktów seksualnych z nieletnimi, a teraz mają dzieci, które są samotnie wychowywane przez kobiety, bo ich ojcowie siedzą w więzieniu. Premier zaprzeczył oskarżeniom, że w praktyce ustawa oznacza amnestię wobec gwałcicieli, jak twierdzą jej krytycy. Małżeństwo osób poniżej 18 roku życia jest w Turcji nielegalne, ale śluby między mężczyznami i nieletnimi dziewczątami podczas ceremonii religijnych nie należą tam do rzadkości, szczególnie na obszarach wiejskich. Otóż w tradycji zachodniej zwracano uwagę na to, żeby w procesie edukacji właśnie te dziedziny kultury będzie pojętej, żeby były częścią edukacji, dlatego że one z jednej strony pokazują człowiekowi drogę do tego, żeby on sam był aktywny, żeby malował, żeby śpiewał, żeby tańczył, żeby grał, żeby rzeźbił, bo to jest właśnie coś, co osłania przed nami piękno i w ten sposób my, próbując własnych sił, nawet jak nie będziemy najlepsi na świecie, to jednak wchodzimy w sposób żywy, ten jakby interaktywny, w obszar kultury, która człowieka bogaca i wypełnia mu czas w sposób sensowny. Te przedmioty były takie jak właśnie rysunek, malarstwo, muzyka, śpiew, taniec, to wszystko było w szkole, a teraz znikło. Teraz są albo przedmioty zawodowe, nauki ścisłe tak zwane, matematyka, fizyka, chemia, podporządkowane najczęściej celom później utylitarnym, związanym z technologią, a z drugiej strony sport zawodowy, gdzie sport służy przede wszystkim wyłapywaniu talentów, które później jako gladiatorzy będą zarabiać grosie albo innym pozwolą zarabiać. Natomiast nie będą tym, co pozwala człowiekowi rozwinąć się w sposób integralny, czyli taki, gdzie to ciało, jakie stanowi istotną część człowieka, jest tak uformowane, żeby człowiek mógł spokojnie zajmować się właśnie kulturą duchową.
Przed kilkoma dniami Komisja Europejska opublikowała swoje doroczne raporty na temat sytuacji. Mamy taką sytuację, że ludzie nie wiedzą, co z czasem wolnym robić. Przychodzą do pracy, tam wszystko jest zorganizowane, wykonują polecenia i wracają do domu. I co tu robić? No, nudzą się, po prostu się nudzą albo spędzają czas bardzo biernie. Tymczasem my mamy stać się istotami kulturalnymi. To znaczy, my musimy sami spróbować swoich sił w tych dziedzinach kultury, które odsłaniają przed człowiekiem piękno. No, wyborów oraz również dobro, prawdę, ale w sposób piękny. I po to, żeby się w takiej kulturze uczestniczyć, nie wystarczy tylko patrzeć, co inni zrobili, ale samemu próbować, a by samemu próbować, trzeba się tego uczyć. I od tego właśnie jest szkoła. Od tego są różne środowiska, w jakich człowiek się obraca, zwłaszcza młody. I od tego potrzebny jest dom, w którym zwraca się uwagę na to, co nazywamy sztuką, pewną estetyką, a więc tym, co naszej fizyczności nadaje jakiś głębszy wymiar właśnie poprzez piękno. Dlatego pamiętając na to ciekawe spostrzeżenie ówczesnego rektora, księdza profesora Wincentego Granata, że człowiek, który jest tylko konsumentem kultury, niech pamięta, że nie będzie osobą kulturalną. Do tego, aby być osobą kulturalną, trzeba się wiele uczyć właśnie w zakresie tego, co nazywamy pięknem. Szczęść Boże. Wysłuchali Państwo felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił Pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Inne jest podejście Unii do przyszłych planów. Myślę jednak, że w ciągu najbliższych lat będziemy w stanie wykonać te zadania, mając świadomość, że wprowadzenie rządów prawa jest zadaniem podstawowym podczas rozmów o akcesji. Primary kind of thing in the accession talks. Do you see the political will? Widzi pan w Brukseli polityczną wolę dla rozszerzenia Unii w obecnym czasie? Nowadays. I talked about Montenegro and how we... Mówię w imieniu Czarnogóry i mówię, jak my widzimy tę sprawę jako kraj kandydujący, a widzimy, iż mamy do czynienia z powolną, ale stałą przemianą myślenia o dalszym rozszerzaniu Unii. 15 lat temu polityka rozszerzenia była ważną częścią całej polityki Unii Europejskiej. Obecnie trzeba brać pod uwagę, iż Unia ma wiele poważnych problemów wewnętrznych, jest zajęta swym wewnętrznym kryzysem zarządzania, a polityka rozszerzenia nie ma już tak wielkiego znaczenia jak kilkanaście lat temu. Poza tym 6 krajów bałkańskich aspirujących do członkostwa wytwarza mniejsze PKB aniżeli jedna Rumunia. To powoduje, że polityka rozszerzenia przestała być tak istotna. Z punktu widzenia naszych krajów to wcale nie pomaga w procesie akcesyjnym. Mamy przy tym jednak nadzieję, że Unia Europejska rozumie, iż bez rozszerzenia o kraje zachodnich Bałkanów projekt jedności europejskiej nie będzie zakończony. W świetle Brexitu wydaje się, że jest rzeczą cenną, iż są kraje, w których idea europejska jest nadal żywotna. Where the European idea is full and alive. And tell me, how could... A jak pan ocenia poparcie społeczeństwa Czarnogóry dla idei integracji kraju z Unią Europejską? EU integration. When I told you that the European idea is... Kiedy mówię, że idea integracji europejskiej jest w naszym regionie ciągle żywa, to jest to prawda. We wszystkich krajach Bałkanów Zachodnich obserwujemy silne poparcie dla idei europejskiej. W Czarnogórze to poparcie jest stabilne od kilku lat i od, powiedzmy, 5 lat sięga 2/3 społeczeństwa. Mamy oczywiście około 20% eurosceptyków. Nie uważamy, że jest to groźne lub że liczba eurosceptyków rośnie. Uważam, że społeczeństwo Czarnogóry jest przekonane do idei integracji z Unią Europejską. Ludzie uważają, że członkostwo zmieni ich życie, wzmocni zaufanie do innych państw. Zapewni rządy prawa, korzystnie wpłynie na połączenia komunikacyjne z resztą Europy, przyniesie więcej projektów infrastrukturalnych. Jednocześnie jednak eurosceptyczna część społeczeństwa obawia się utraty przywilejów socjalnych, zastanawia się, czy włączenie tak małego kraju do dużej wspólnoty nie doprowadzi do utraty tożsamości narodowej, miejscowej kultury, języka i tym podobnych rzeczy. We are going to lose our identity, cultural, language and other issues. Tyle o Czarnogórze. Z kolei Kosowo jest najmniej zaawansowane i w większości ocenianych przez Komisję Europejską kategorii wciąż jest na wczesnym etapie. Administracja publiczna nadal jest upolityczniona, system sądowniczy niewydajny, walka z korupcją i zorganizowaną przestępczością wciąż na słabym poziomie, a ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich słaba.
O poparcie dla idei integracji europejskiej w Kosowie pytałem szefa dyplomacji tego kraju, Envera Hoxhaya. My jesteśmy najbardziej proatlantyckim i proeuropejskim narodem Bałkanów. Ponad 90% naszego społeczeństwa opowiada się za rozszerzeniem o kraje bałkańskie Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. To porozmawiajmy o europejskich aspiracjach Kosowa. Co uważa pan za największe wyzwania stojące przed wami? Musimy wykonać bardzo wiele pracy we własnym domu. W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią Europejską. W tym roku zaczęliśmy implementować zapisy tego porozumienia. Zasadniczą sprawą jest modernizacja naszego kraju. Agenda europejska to nic innego niż modernizacja. Jeżeli dokonamy modernizacji kraju, to będziemy w stanie współpracować z Europą. Dokonaliśmy już wielu kroków we właściwym kierunku. W przyszłym roku chcemy uzyskać status kraju kandydującego do Unii. To będzie drugi krok na drodze do członkostwa. Wyzwania, które wiążą się z rozszerzeniem Unii, nie są związane wyłącznie z Kosowem. One związane są z wieloma historycznymi wyzwaniami istniejącymi na Bałkanach. Pierwszym takim historycznym wyzwaniem jest sposób, w jaki można doprowadzić do normalizacji stosunków pomiędzy Kosowem i Serbią. Bez porozumienia i wzajemnego uznania przez siebie obu państw, bez członkostwa Kosowa w ONZ, region będzie pozostawał w zawieszeniu. Kolejnym wyzwaniem są relacje pomiędzy Skopje i Atenami. Istnieją również wyzwania wewnątrz Bośni i Hercegowiny. Poza tym są także różne wyzwania polityczne, status i prawa mniejszości narodowych, kwestie rządów prawa, które to rządy powinny zostać wzmocnione. Ale to, co nas niepokoi najbardziej, to ekonomia. I to, co w przyszłości Unia Europejska powinna robić, to nie tylko eksportować demokrację i prawa człowieka, ale eksportować instytucje, które mogłyby wzmocnić naszą gospodarkę, przyczynić się do wzrostu gospodarczego nie tylko w Kosowie, ale i w całym regionie. Czy istnieje jakieś porozumienie pomiędzy siłami politycznymi Kosowa dotyczące przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej i pańskiego kraju? Istnieje w tej sprawie bardzo szeroki konsensus w Kosowie. Jest silne wsparcie i szerokie porozumienie pomiędzy partiami politycznymi w kwestii naszego członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Nasze przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO postrzegamy jako powrót do Europy, której częścią zawsze z punktu widzenia historii, geografii i kultury byliśmy. Nie ma żadnych antyeuropejskich i antynatowskich sił w Kosowie. Jaki jest wpływ rosyjskiej propagandy, rosyjskiej wojny hybrydowej na Kosowo? Nie ma rosyjskich wpływów w Kosowie, ale jest rosyjska penetracja w całym regionie i to nas niepokoi. Jest to zresztą bardzo dobry przykład rosyjskich działań, który powinien być zauważony w Brukseli i w Waszyngtonie. Euroatlantycka integracja regionu będzie najlepszą odpowiedzią na rosyjskie zagrożenie dla regionu. Niepokoi nas bardzo, że baza wojskowa wybudowana przez Rosjan działa w mieście Nisz w Serbii. To jest zagrożenie dla całego regionu, nie tylko dla Kosowa. Niepokoi nas również i to, że Serbia, która aspiruje do członkostwa w Unii, która ma już otwarte rozdziały negocjacyjne, ale nie podziela stanowiska Unii w sprawie sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Ten element serbskiej polityki, niewiązanie się ani z Zachodem, ani ze Wschodem, nie jest najlepszy dla regionu. Uważam, że Unia Europejska powinna być w tej sprawie zdecydowana. Porzucamy Kosowo, by zainteresować się Bośnią i Hercegowiną. W raporcie Komisja Europejska zauważa, że wiele dotychczasowych deklaracji nie znalazło przełożenia, przynajmniej na razie, na sferę praktyczną. Wymieniane są tu kwestie odpowiedniej ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, jak również walki z korupcją. Wprowadzanie reform utrudnia federalny system, w jakim funkcjonuje Bośnia i Hercegowina, w którym rząd centralny musi współpracować z poszczególnymi częściami kraju. Ministra spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny, Igora Czarnodaka, pytałem, czy rzeczywiście zasadniczą perspektywą jest dla jego kraju Unia Europejska. Zdecydowanie tak. Około
80% naszego społeczeństwa popiera szybki i sprawny proces integracji Bośni i Hercegowiny z Unią Europejską. To jest w pełni akceptowane i popierane przez kluczowe postacie oraz partie na scenie politycznej naszego kraju. Także w Republice Serbskiej członkostwo jest naszym najważniejszym celem politycznym. Our key strategic goal. In the last years, w ostatnim roku poparcie dla integracji było wyższe czy niższe aniżeli poprzednio in Bośnia-Hercegowina. Jeżeli porównać poparcie obecne z poparciem sprzed paru lat, to jest ono obecnie większe. Jesteśmy teraz w decydującym momencie i będziemy musieli podejmować decyzje, które być może nieco zmniejszą to poparcie. Niemniej jednak poparcie rzędu 80% jest zadowalające. Tyle tylko, że tak wysokie poparcie może również wynikać z nierealistycznych oczekiwań społeczeństwa. Musimy sobie z tym poradzić. Uważam, że poparcie jest silne, całkiem stabilne, a jeżeli będzie zmieniało się o kilka punktów, to nie będzie to problemem. It's not a big problem. Bałkańskie drogi do Unii Europejskiej. W kontekście raportu Komisji Europejskiej nie ulega wątpliwości, iż mimo kilku pozytywów, 7 państw z regionu bałkańskiego ma przed sobą ogrom pracy, jeżeli chce kiedykolwiek mieć szansę na akcesję do Unii Europejskiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Witam Państwa, Grzegorz Dziemilowicz. Nie ukrywam, że do tematu dzisiejszej kawy dyplomatycznej szedłem po prostu pod wrażeniem wypowiedzi z ubiegłego tygodnia szefa niemieckiego kontrwywiadu wojskowego, iż należy mieć poważne obawy przed obcą elektroniczną ingerencją w wybory do Bundestagu w 2017 roku. Jeśli dołożyć do tego wielokrotne oskarżenia o taką ingerencję z zewnątrz ze wskazaniem na Rosję podczas dopiero co zakończonej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, zaprzeczenia Kremla i rosyjskie kontroskarżenia, zaczynamy mieć niepokojący obraz konfrontacji w nowym wymiarze. Dlatego wdzięczny jestem panu profesorowi Tomaszowi Aleksandrowiczowi za przyjęcie zaproszenia do programu, w którym już zresztą bywał. Jeden z czołowych specjalistów do spraw walki z terroryzmem, autor ponad 100 publikacji, książek, niedługo ukaże się następna, Podstawy walki informacyjnej, chyba przed świętami jeszcze. Mam nadzieję. No i oczywiście wielu artykułów z tego zakresu, wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Profesorze, szef kontrwywiadu niemieckiego zabierający głos publicznie to jest dość rzadkie zjawisko. To nie to samo, co publicyści w kampaniach wyborczych. Czy jest się więc czego bać? Nie tyle o niemieckie wybory, co zwyczajnie o nasze bezpieczeństwo. Bać się nie ma czego i bać się nie możemy, dlatego że bojąc się wpisujemy się już w określony scenariusz, który ktoś za nas pisze. Czy tutaj rzecz nie w strachu, natomiast rzeczywiście trzeba przyznać, że cyberprzestrzeń i internet, które przecież były jeszcze nie tak dawno symbolami wolności, symbolami dostępu do wiedzy, podstawą społeczeństwa informacyjnego w tym dobrym rozumieniu tego określenia, stały się źródłem zagrożeń. Przecież nie bez powodu na ostatnim szczycie NATO oficjalnie już uznano, że cyberprzestrzeń jest nowym, piątym środowiskiem walki po obszarze lądowym, przestrzeni powietrznej, obszarach morskich, kosmosie. No właśnie cyberprzestrzeń jest tą sferą, w której można toczyć i walkę, i wojnę informacyjną, bo przecież cóż to jest program komputerowy? No to jest informacja, tylko uporządkowana w określony sposób, podana w określonym, napisana w określonym języku, w określonym kodzie maszynowym. I teraz czy ta wypowiedź jest znacząca? Jest znacząca, bo szefowie służb specjalnych, po pierwsze, rzadko bywają gośćmi dziennikarzy. No właśnie, rzadko wydają oświadczenia. Jeśli już się na to decydują, to znaczy, że uznają, że to zagrożenie jest niezwykle istotne. No i oznacza, że mają zgodę przełożonych. I oznacza, że mają zgodę przełożonych, gdyż inaczej byłyby jakieś w polityce niemieckiej tego reperkusje. No, proszę zważyć, że dzisiejsze państwa rozwinięte, demokratyczne są w coraz większym stopniu od cyberprzestrzeni uzależnione. Cała infrastruktura krytyczna jest przecież, mówiąc w cudzysłowie, obsługiwana
właśnie poprzez cyberprzestrzeń. Nie ma co ukrywać, siedzimy w miejscu, które też funkcjonuje w cyberprzestrzeni. Przecież radia można słuchać przez internet, można zrobić zapis audycji i jakoś go potem w internecie udostępnić, więc cyber jest dzisiaj praktycznie rzecz biorąc wszystko, również wybory. Również wybory, przecież w Stanach Zjednoczonych mieliśmy klasyczny przykład, te wybory także odbywają się na drodze elektronicznej, a poza tym cyberprzestrzeń, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, internet stał się nieprawdopodobnie nośnym medium. No, zwróćmy uwagę na chociażby portale społecznościowe, tak, Facebook czy Twitter, które są nie tylko źródłami informacji, ale są również narzędziami prowadzenia walki informacyjnej, na słynne fabryki troli rosyjskie, które sami doświadczamy przecież tego. Walki niesłychanie brutalnej. Walki brutalnej i walki niekiedy bardzo wyrafinowanej. W związku z tym to jest nowa przestrzeń, w której toczą się spory, toczy się walka, mają miejsce akty dywersji, mają wreszcie miejsce coś, co możemy nazwać aktami wojny. To za chwilę dopytam pana o szczegóły, ale czy to nie jest tak, że internet, kiedyś okrzyczany tym cudownym dzieckiem, wynalazkiem epokowym naszych czasów, no, stał się nie tyle nieznośnym nastolatkiem, czy dorastającym młodym człowiekiem, ale wręcz wstrętnym bachorem, który potrafi nam dokuczyć i niekiedy zniszczyć nasze życie. No ale przecież tak było z każdymi wynalazkami i z każdym owocem postępu technicznego. Proszę sobie przypomnieć, czym był jeszcze 30 lat temu w Polsce samochód osobowy. Szczytem marzeń, bardzo często trudnym do zrealizowania, jeżdżenie wówczas po polskich drogach było no, prawie że przyjemne, bo było przecież pusto, a dziś? Kto dzisiaj z przyjemnością pojedzie do centrum Warszawy samochodem? Nie dość, że śmierdzi, to jeszcze jedzie się strasznie wolno w olbrzymim korku. No i nie można znaleźć parkingu. I trzeba znaleźć miejsce do parkowania, co nie jest takie proste, jeszcze trzeba za nie zapłacić. Zatem to jest, myślę, dobra analogia, bo internet może służyć do bardzo różnych rzeczy. Może służyć do nauki, do zdobywania wiedzy o świecie, do informacji, do przekazywania pewnych zasobów informacyjnych, które posiadamy, do korzystania z nich, ale może również służyć do rzeczy, mówiąc brutalnie, niecnych. Może służyć do kłamstwa, dezinformacji, wręcz ataków. No, mój Boże, to jest tak jak z nożem. Nóż może służyć do krojenia chleba, ale może być również narzędziem zbrodni. Tutaj wielkiej różnicy pod tym względem nie widać. Choć ja się zastanawiam, jest jedna różnica bardzo poważna, ale w troszkę innym wymiarze. Internet ma znacznie większą moc oddziaływania niż jakiekolwiek inne medium, które do tej pory znaliśmy. Sądzę, że znacznie większe niż radio, telewizja, prasa drukowana, bo to się wszystko mieści w internecie, to wszystko w internecie możemy znaleźć. W związku z tym ten, kto opanuje cyberprzestrzeń, wygra. No tak, ale nawet teraz nasiliły się dyskusje po takim, a nie innym rezultacie amerykańskich wyborów, że oto jesteśmy świadkami zupełnie nowego zjawiska i to właśnie dzięki, a raczej przez internet i przez tą falę fałszywych bardzo często informacji wpływających na wyborców, całkowicie sprzecznych z rzeczywistością, ale jednak trafiających do milionów. I teraz już mówimy nie tyle o informacji, ale mówimy o terminie, który się nazywa postprawda. Tak jak kiedyś zaczęliśmy mówić o postpolityce, tak, prawda? To teraz mówimy o postprawdzie, tej prawdzie internetowej, która nijak się ma do rzeczywistości, ale jednak wpływa na nasze życie. A już wiele lat temu wymyślono takie określenie fakt medialny, czyli coś, co zaistniało wyłącznie w mediach, a nie miało miejsca w rzeczywistości. Ale wracając do pańskiego pytania, termin postprawda, no mój Boże, termin jak każdy inny, żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest post, tak? Jest postmodernizm, postkomunizm, postdemokracja, może być i postprawda, ale postpolityka, ale mówiąc zupełnie poważnie, ja bym raczej
używał znacznie precyzyjniejszego terminu, po prostu dezinformacja. Bo cóż to jest dezinformacja? Dezinformacja to nie jest kłamstwo. Kłamstwo, jak wiadomo, ma bardzo krótkie nogi. Dezinformacja to jest taki sposób podania informacji, aby odbiorca wyciągnął takie wnioski, jakie my sobie życzymy, a nie takie, jakie będą dla niego korzystne. To jest troszkę tak, jak dzisiaj z odstraszaniem militarnym. Odstraszanie nie polega na tym, że mamy bardzo silną armię. Odstraszanie polega na tym, że mamy tą silną armię i równocześnie potrafimy przekonać potencjalnego agresora, że nie zawahamy się tej armii użyć, że ona nie będzie w przypadku konfliktu stała w koszarach i nie brała aktywnego udziału w obronie, czyli agresja nie będzie się przeciwnikowi opłacała. Na tym rzecz polega. Teraz jeśli mówimy o tym, że można wpłynąć za pośrednictwem internetu, choćby na wynik wyborczy, bo o tym przecież mówimy, no rzeczywiście trudno temu zaprzeczyć, dlatego że tworzy się alternatywne źródła informacji funkcjonujące znacznie bardziej efektywnie niż prasa drukowana czy oficjalna telewizja. Proszę zważyć na chociażby znaczenie takiej rozgłośni, jaką jest Russia Today, obecna w bardzo wielu wersjach językowych, w wielu państwach świata. No od strony technicznej niewątpliwie sprawna. Dokładnie, ale więcej. Przeciętny odbiorca na Zachodzie zasiada przed telewizorem, żeby sprawdzić, cóż to się stało danego dnia, ma do dyspozycji CNN, Fox, BBC, NCBC i tak dalej, można by wymieniać bardzo długo. I między nimi jest Russia Today, na dokładnie tych samych prawach. Czyli przeciętny człowiek traktuje Russia Today jako kolejne źródło informacji. Tak samo wiarygodne jak CNN czy Fox. I na tym Rosjanie bazują, przekazując te treści dezinformacyjne. I to jest jeden kanał. Drugi to jest bezpośrednie wykorzystanie atutów internetu, a więc publikacja tych treści na różnego rodzaju portalach internetowych, publikacja określonych myśli na kontach twitterowych, blogi, różnego rodzaju blogi, komentarze pod wpisami na innych blogach, które coś potwierdzają albo czemuś zaprzeczają. Słowem, jest to bardzo precyzyjnie działająca machina. Dlaczego jest to groźne? Dlaczego my temu ulegamy? Dlaczego jesteśmy w tym konflikcie wyraźnie, mówię my jako Zachód, wyraźnie stroną słabszą? No, dlatego, że u nas, w naszych warunkach, warunkach demokratycznych, nie sposób dziennikarzowi powiedzieć, masz mówić to i to, albo pisać to i to. No, zgoda, w jednej stacji to się uda, ale przecież jest ileś tam stacji, ileś tam gazet i zawsze te gdzieś te konkurencyjne treści się pojawią. Tak to nie zawsze będzie rządowy punkt widzenia. W Rosji nie. W Rosji nie. W Rosji, żeby znaleźć treści niezgodne z oświadczeniami Kremla, trzeba się ich naszukać. Nie każdemu się chce, zwłaszcza że te treści, które serwuje nam Kreml, są powszechnie dostępne na wyciągnięcie ręki. No tak, ale to wymaga sporego aparatu i zarządzania, i oprzyrządowania, no i oczywiście finansowania. Jeśli wspomina pan, że demokracje zachodnie nie bardzo sobie mogą poradzić, to może nie tylko dlatego, że nie potrafią sobie wyobrazić aż takiego steku kłamstw, które można w internecie przekazać, ale może po prostu, że są zbyt słabe ekonomicznie i organizacyjnie, żeby przeciwdziałać. Być może, ale nie sądzę, aby to był jakiś podstawowy powód. Wielość opinii, wolność słowa, to jest dla Zachodu, dla nas jest to wartość sama w sobie, tak? Niesłychanie wysoko to cenimy. Brak cenzury chociażby, tak? No to jest rzecz podstawowa. Fakt, że możemy publicznie wieść jakiś spór, przedstawiając różne wersje. Gdybyśmy sięgnęli chociażby do strony Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie umieszczone są podstawowe dokumenty strategiczne, na przykład doktryna bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej, to tam znajdziemy precyzyjne zapisy.
co należy czynić? No należy stwarzać przychylną atmosferę w mediach międzynarodowych dla tego, co czyni Kreml, co czyni Federacja Rosyjska, co głosi Federacja Rosyjska. To jest zadanie całego aparatu dziennikarskiego, nazwijmy go tak trochę w cudzysłowie, który jest bardzo sprawnie realizowany. Chociażby te, wracam po raz drugi, używam tego określenia, słynne fabryki troli, czyli ludzi, którzy siedzą przy komputerze i wprowadzają do internetu zadane treści, tak aby były zgodne z polityką Kremla. Tu na razie przerywamy rozmowę. Teraz pora na skrót wiadomości do kawy dyplomatycznej. Wracamy za chwilę. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Psy lawinowe tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego są gotowe do zimowego sezonu. 6 czworonogów, które pracują w pogotowiu tatrzańskim, zakończyło właśnie trening w Alpach, gdzie trenowały wykopywanie ludzi spod śniegu. To ważne, by te zwierzęta były w dobrej formie, bo są niezastąpione w poszukiwaniu ludzi, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak do tej pory nie ma innego, równie skutecznego środka jak dobrze wyszkolony pies i przewodnik. Jeden odpowiednio wyszkolony pies jest w stanie przeszukać dany obszar w tym samym czasie co 40 ratowników wyposażonych w sondy lawinowe. Dlatego szkolenia tatrzańskich psich ratowników są tak ważne, dodaje Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR i przewodnik psa lawinowego. Staramy się zawsze przed sezonem zimowym popracować na śniegu z psami i w tym celu wyjeżdżamy do Austrii na lodowiec Stubai. Jeździmy tam już wiele lat, także mamy tam zaprzyjaźnionych ludzi, którzy pomagają nam zorganizować trening z psami lawinowymi. Szkolenie psa, który będzie mógł skutecznie szukać ludzi pod śniegiem w górach, trwa 2 lata. Barack Obama po raz ostatni ułaskawi indyka. Zgodnie z tradycją, amerykański prezydent darowuje życie wybranemu indykowi z okazji Święta Dziękczynienia, obchodzonego w czwartek listopada. Uroczyste ułaskawienie zaplanowano już dzisiaj, w przeddzień święta, w ogrodzie różanym Białego Domu. 30 filmów i reportaży bierze udział w tegorocznym 26. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi. To przegląd prezentujący najlepsze dokumenty z Polski i świata. Przewodnie pytanie festiwalu, organizowanego od 1990 roku, brzmi: czego się boisz? To pretekst, by poprzez filmy, spotkania z gośćmi i dyskusje rozmawiać o zagrożeniach współczesnego świata, mówi główny organizator festiwalu Jakub Wiewiórski. Taką główną wartością tego festiwalu będzie to, że na zdecydowaną większość pokazów przyjadą twórcy. Czyli będzie można od razu po filmie skonfrontować swoje wrażenia, porozmawiać o tym, o czym te filmy i reportaże były, zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie, które po raz drugi zadajemy, czyli czego się boisz. Filmy będą rywalizować m.in. o Grand Prix festiwalu, czyli statuetkę Białej Kobry i nagrodę Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza. Specjalnym wydarzeniem jest wystawa fotografii Zuzy Kolskiej Rekonstrukcja tragicznie zmarłej córki Grażyny Błęckiej-Kolskiej i Jana Jakuba Kolskiego. 26. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu potrwa do soboty. Wszystkie wydarzenia odbywają się w Muzeum Kinematografii w Łodzi i są bezpłatne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 5:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Ponownie kawa dyplomatyczna i wracamy do rozmowy z panem profesorem Tomaszem Aleksandrowiczem. Mówimy o tym, co się dzieje w cyberprzestrzeni, tej wielkiej walce, która się toczy między Wschodem a Zachodem. Czy już tak można powiedzieć? No chyba tak, dlatego że...